Dzień dobry, moje drogie wodniki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni, kochani. Zapraszam do opisu filmu również, tam znajdziecie bowiem linki do playlist z filmami na lipiec, z filmami na lato oraz link do filmu, w którym opowiadam o moim tarotowym e-booku, a właściwie dwóch. A teraz już przechodzimy do czytania, kochani. Pierwsza karta jest dla Was na cały tydzień. Poczekajcie, wiecie co, poprawię statyw troszeczkę, bo obawiam się, że może mi fiknąć. Dobra, już, przepraszam, jestem. Okej, tak. O, świat! Powód do radości. Sprawy zaczynają się jakoś tak układać. Zamykacie za sobą jakiś ważny dla siebie moment w życiu. Jesteście gotowi na nowe. Piękne przesłanie w ogóle. Cieszycie się może z czegoś? Będziecie cieszyć się z czegoś? No mam nadzieję, że poczujecie tę energię. Dokończenia, ukończenia, domknięcia spraw. Powiewu świeżej energii również, bo w energii karty świat przecież my zamykamy pewien cykl, nad którym ciężko pracowaliśmy, po to, żeby pójść dalej, bogaci o nowe doświadczenia. Tego Wam życzę. Wy sami, wisielec. I sąd ostateczny. Tu jest moim zdaniem takie trochę przemyśliwanie, zastanawianie się, co w tej nowej drodze, w tym nowym momencie, w którym jestem, będę musiała poświęcić, z czego może będę musiała zrezygnować, żeby nastąpiło to odrodzenie, które nam się tutaj pokazuje bardzo silnie też w energii sądu ostatecznego. Duża kontemplacja też pomimo wszystko, czyli bez impulsywności, drogie wodniki, moim zdaniem. Wy tak ze spokojem przyjmujecie to, co się dzieje. To Wam sprawia mnóstwo radości, bardzo optymistyczne nastawienie, ale wydaje mi się, że na przykład ta kontemplacja może wynikać z tego, żeby nie popełnić jakichś przeszłych błędów, które doszliście do wniosku, żeby nie powielać jakichś sytuacji, co do których mogliście dojść do wniosku, że koniec końców zakończyły się masło maślane, koniec końców nie spotkały się z Waszym uznaniem, nie jakby wypełniły Waszych potrzeb. Okej? Duża arkana, wielkie arkana same. Dobra, idziemy dalej. Sprawy uczuć. 9 monet. No tak. Osoba niezależna i zadowolona z siebie, wieża. Jakieś nagłe zmiany, jeśli chodzi o uczucia, też się tutaj rysują. Natomiast ja tej wieży nie czytam jakoś tak. Znaczy nagłe może być dla singli, że przestają być singlem. Okej? I to jest nagłe. I ktoś mi kiedyś zarzucił w komentarzach, że od kiedy to wieża oznacza pozytywne gdzieś tam wydarzenia w życiu. Wieża oznacza dla mnie nagłość. Nie zawsze te rzeczy, które nam się przydarzają, są negatywne. Zależy, jak się potrafimy w tych okolicznościach odnaleźć. I teraz tak, dla wodnika singla przy tych kartach, to zaskakujące jest to, że nagle nie wiadomo, jak to się stało. I otóż, wszechświat zsyła mi osobę, która odpowiada na moje potrzeby z jakiegoś tam powodu, jest mi dobrze z nią po prostu i trochę się zastanawiam, czy to już nie jest czas na to, żeby przestać być singlem. Tak? No, mogą być też związki, które się rozpadają, ale przy 9 monetach jakoś ja tutaj nie widzę żalu, smutku wielkiego. Jakaś zmiana niewątpliwie na polu uczuciowym, na Waszym polu romantycznym, która daje Wam, moim zdaniem, ogromną wiarę w siebie. Bo to jest 9 monet. W 9 monet mamy osobę, która troszczy się o siebie, która działa ze starannością, która jest jakby w tym momencie jakoś tak mega podbudowana, dobrze się ze sobą czuje, fajnie wygląda. No słuchajcie, same dobre rzeczy w zasadzie. Idę dalej. Finanse, królowa kielichów i paź buław. Na polu finansowym nowe możliwości związane z jakąś, może jakiś przyjaciel, jakaś przyjaciółka Wam coś zaproponować. Wiecie, królowa kielichów to jest taka energia, w której my bardzo troszczymy się o to, co się dzieje w ogóle.
To jakby jeśli chodzi o kwestie takie nazwijmy to zawodowe, no to królowa kielichów często oznacza osoby, które zajmują się w szerokim pojęciu uzdrawianiem, przepraszam. Zajmują się innym człowiekiem, tak? Zajmują się drugim człowiekiem, zajmują się tym wszystkim, co wymaga takiego zaopiekowania się sprawą, z sercem. I przy tym jest paść buław. Więc pytanie, który aspekt Waszej działalności, w który wkładaliście mnóstwo serca, przynosi teraz jakąś szansę na to, żeby na tym polu rozwinęły się jakieś sprawy zawodowe, finansowe raczej powiedziałabym, finansowe. O finanse jeszcze rzekłabym, drogi wodniku, to jest tak, że zadbaj o siebie w finansach też, nie tylko o innych. A co w pracy? Arcykapłanka. I królowa monet. Bardzo żeńska energia w ogóle tutaj płynie z tych kart. Dużego połączenia ze sobą, z intuicją. Utrzymywania spraw ważnych dla Was w sekrecie, dopóki nie będziecie gotowe na to, żeby pokazać je światu. Zawody takie też się pojawiły, słuchajcie, związane z, tak jak już powiedziałam, z uzdrawianiem ogólnie rzecz pojętym, tak? Ale też moim zdaniem jakieś takie kwestie finansowe, to bardzo specyficzne po prostu się karty pokazały. Dla osób, które pracują w takich branżach związanych z kosmetyką, nie wiem, z pielęgnacją, o tak bym to określiła, tutaj są jakieś nowe możliwości, kochani. To jeśli to nie jest z Wami spójne, a wiem, że może nie być spójne, zapoznajcie się proszę z filmem dla Waszego ascendant księżyc Wenus, dobrze? Bo tak jak powiedziałam, tutaj dosyć mocno się rysuje informacja o tym, że wszystkie kreatywne pomysły, takie płynące, wypływające z nas wprost, z tego jacy jesteśmy, co czujemy, mają szansę na realizację finansową. Związane z jakąś pielęgnacją, słuchajcie, z upiększaniem czegoś, z dbaniem o coś, tak? I współpraca z kobietami w ogóle może mieć duże znaczenie dla Was. Idę dalej. Rodzina, przyjaciele, trzy monety, współpraca, siedem kielichów. No, może tak powiedziałam, przyjaciółka. No, przyjaciółka może Wam coś zaproponować. Siedem kielichów, będziecie się zastanawiać, czy tę współpracę przyjąć, czy chcecie łączyć przyjaźń ze sprawami zawodowymi, czy to jest dobry pomysł w ogóle, tak? Dlaczego mówię przyjaciółka? Dlatego, no bo mi się wydaje, że tutaj akurat ta część czytania bardziej trafi do kobiet w moim odczuciu niż do panów, drodzy panowie, przykro mi. Chyba, że pracujecie zawodowo, zajmujecie się jakąś taką branżą, gdzie jakby wokół Was same kobiety. No to tak, współpraca z kobietami może być bardzo znacząca. Możecie coś zainicjować. To jest energia paziowa, to jest początek dopiero, tak? Ale działamy też z pasją. Z dużym takim, powiedziałabym, chęcią, z taką dużą chęcią eksplorowania, odkrywania tego. Czyli to musi nas rajcować w jakimś znaczeniu, skoro chcemy się tym dalej zajmować i poświęcać temu swój czas. Rodzina, przyjaciele, trzy monety, siedem kielichów. Słuchajcie, no tutaj jeszcze dodatkowo powiedziałabym, jakiś element tworzenia, jest współtworzenia między Wami, jakimiś z rodziny, z przyjaciół, nad którym się zastanawiacie. A może to, a może tamto, może zastanawiacie się nad opcjami, a może zastanawiacie się, czy w ogóle chcecie coś z kimś budować, zbudować, stworzyć, tak? Co mamy dalej? Ostrzeżenia. Dwa miecze. Siedem monet. Wstrzymaj się z decyzją troszeczkę. Albo przynajmniej zwróć uwagę na szczegóły. Mamy siedem monet, które proszą nas o zachowanie cierpliwości przy konieczności dokonania wyboru, czyli dwóch mieczach. Możecie mieć za mało informacji w tej chwili, może trzeba więcej zebrać informacji, może trzeba dać sobie czas, żeby rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim zdecydujecie się jakby ostatecznie odpowiedzieć. I to jest na pozycji ostrzeżenie. A co miłego? Konflikt kreatywny? Zaraz Wam powiem. I siódemka buław. No, powiem tak. Miłe dla Was może być to, że znajdziecie siłę, żeby wyjść z jakiegoś właśnie konfliktu, z jakiegoś chaosu, żeby obronić swoje zdanie, żeby użyć własnego autorytetu celem wydostania się z jakiejś sytuacji, która jest z natury chaotyczna bądź konfliktowa. Może znajdziecie sobie siłę w tym tygodniu, żeby to uczynić po prostu, tak?
Może się okaże, że sytuacja, która z gruntu wydawała się być nieprzyjemna, koniec końców będzie konstruktywną dla Was. Bo tu jest ta determinacja Wasza, moim zdaniem, do tego, żeby zakończyć coś. Jakby ta piątka, która mówi o zmianie, o tym, że jeszcze przy piątce buław mówi o konflikcie. Natomiast nie sądzę, żebyście sobie pozwolili, jak to się mówi, dać w kaszę dmuchać przy siódemce buław, szczerze mówiąc. To raczej rzekłabym, że mamy do czynienia z wodnikiem, który obroni swoje zdanie. Wywalczy to, co jest jego, waszym zdaniem, twoim zdaniem, drogi wodniku, tak? Będziesz tego bronił z determinacją, więc i to jest na pozycji co miłego, nieoczekiwanego, więc ta sytuacja może się pojawić nagle. Będziesz zdeterminowany, żeby ją jakby omówić, zakończyć, wyjść z niej obronną ręką, wyjdziesz, dziękuję, ta sytuacja odejdzie, tak? Po prostu. No więc jest to jeszcze jakaś taka trochę doza zazdrości wokół Was, więc też uważajcie. W sensie, żeby faktycznie to się nie zamieniło w jakieś takie gadanie, jakiś taki chaos i konflikt, który w ogóle do niczego nie prowadzi, tak? To może być na polu zawodowym, to może być na polu prywatnym, jakakolwiek sprawa po prostu. No, wiele ludzi, wiele opinii, wiele zdań, wiele jakby każdy ma swoje własne gdzieś tam, moim zdaniem, intencje. Możecie się z kimś nie zgadzać, ktoś z Wami się może nie zgadzać, ma do tego prawo. Siedem była w prośba do Was, jest tu rada na tą sytuację, żeby działać absolutnie z odwagą i z determinacją i być wytrwałym. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.